Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, witam Was bardzo serdecznie, a dzisiaj krótko i na temat bardzo szybkie, ale myślę bardzo skuteczne zestawienie dwóch instrumentów, które są niesamowicie popularne od już kilku dekad, a mianowicie mowa o Ibanezach z serii Jam, czyli Ibanezach Steve'a Vai'a. Tych gitar na rynku jest sporo różnych modeli, przewinęło się ich przez lata. Mają różny osprzęt, mają różny hardware, mają różne przetworniki, ale każdy z tych instrumentów potrafi zabrzmieć bardzo w stronę Steve'a. Od samego początku, odkąd ta gitara weszła na rynek, budziła sporo kontrowersji, ale sprzedawała się znakomicie i do dzisiaj się nic nie zmienia w tym temacie. A ja postaram się dzisiaj zestawić dwa instrumenty. Będzie to instrument z serii Premium, czyli Ibanez Jam 7VP, czyli nawiązanie do Jama japońskiego 7V, którego posiadałem, więc mogę się wypowiedzieć na temat porównań do tych instrumentów, ale chciałbym go dziś zestawić z nieco tańszym instrumentem, a mianowicie tym najbardziej budżetowym, który zwie się Jam Junior. I również z mojej perspektywy, ponieważ tego również posiadałem, tych Jamów 7V posiadałem bardzo wiele różnych, na Hebanie, na Palisandrze, z różnymi mostami, z jakimi wychodziły w danym momencie, ale teraz Wam przedstawię ten mój osobisty instrument, czyli tego 7VP oraz tego właśnie Jama Juniora i o nich opowiem więcej. Może na start o tym droższym instrumencie, bo jakby nie patrzeć, jest on niemal 4 razy droższy przy dzisiejszych cenach od swojego tańszego brata, a również ten tańszy brat jest bardzo grywalny i jest bardzo fajną gitarą. Jeżeli myślimy o Ibanezie Jamie jako takim początkowym instrumencie przy odpowiednim budżecie na naszą dalszą drogę gitarową, to myślę, że o tym instrumencie możemy śmiało powiedzieć, że będzie zadowalający. Ale teraz najpierw o serii Premium. Jak widzicie, ten instrument niewiele różni się od japońskiego brata. Wykonanie tego instrumentu jest topowe, dlatego wybrałem akurat Jama Premium, ponieważ nie odstaje mi w niczym. Jest kilka różnic, a właściwie dwie, które zauważyłem w porównaniu do tego bardzo drogiego Jama. Mianowicie, w tym instrumencie mamy korpus olchowy, w wersji japońskiej korpus również jest olkowy. Frezowany jest identycznie. W tańszym juniorze korpus wykonany jest z mahoniu. Moi drodzy, płytka jest tutaj w tej gitarze perłowa, w drogim tym japońskim również jest perłowa. W juniorze jest trzyczęściowa, sklejona z trzech części, ale jest biała, jednolita, biała z frontu. Przetworniki w tej gitarze to Evolution, DiMarzio. W japońskim instrumencie również są tam DiMarzio Evolution, a w tym instrumencie mamy przetworniki Quantum. Mostki na przełomie wielu lat w Ibanezach japońskich zmieniały się. Były tam Edge Pro, Low Pro Edge i tak dalej. Zawsze były te z najwyższej półki. Obecnie w Ibanezach montowany jest tych japońskich również Edge, jak i w wersji premium również jest oryginalny Edge. W wersji Ibaneza tego budżetowego, czyli juniora, mamy most, który jest odpowiednikiem TRS-a, ale wcale nie jest to zły most, ponieważ te TRS-y i ta konstrukcja była w gitarach Ibanez RG400 20 albo 450, nie pamiętam, to był 95-96 rok i w oryginalnych Ibanezach japońskich były właśnie te mosty, co jest bardzo ciekawą opcją. I tutaj jest również taka konstrukcja, bardzo sprawna, po dobrym wyregulowaniu, całkowicie skuteczna i bardzo dobrze działa. Dodatkowo dodam, że również te pazurki, które są tutaj za mostkiem, charakterystyczne, również mamy w tym tańszym instrumencie. Moi drodzy, gryf. Gryf w tym wypadku, jeżeli chodzi o serię premium, mamy wykonany z klonu naprzemiennie z orzechem i są tu klon, orzech, klon, orzech. Podobnie jest w Ibanezie japońskim. Gryf jest taki między spłaszczonym D a C i na całej długości gryf jest bardzo, bardzo przyjemny, bardzo skuteczny. Nie jest to super wizard. Ogólnie
W Ibanezach, Dżemach nie ma czegoś takiego jak gryf Super Wizard, absolutnie. Tam jest gryf taki, jaki chciał Steve Vai i trzeba mieć tego świadomość. Więc gryf jest bardzo zbliżony do Japończyka. Myślę, że różnice to na poziomie 10%. W tym wypadku tutaj przy juniorze gryf jest bardzo, bardzo zbliżony do tego, mimo że jest z jednego kawałka klonu i naklejono na niego podstrunnicę z Yatoby. Tutaj w tym wypadku premium i w wypadku tego drugiego podstrunnica jest z Hebanu. Co więcej, nabito na niego 24 progi Jumbo i na tego taniego również nabito 24 progi Jumbo. Wykończenie jest nieco inne, ale tutaj też nie można się przyczepić absolutnie do niczego, jeżeli chodzi o złą jakość wykonania. Tu się wszystko zgadza. Moi drodzy, Ibanez naprawdę zaczął szanować chyba od dłuższego czasu na nowo swoich klientów, bo miał taki czas w swoim życiu, że no, niektóre instrumenty odstawały, a teraz znowu jest taki czas, kiedy te instrumenty są świetnej jakości. Nie wiem, czy ta konkurencja na rynku instrumentów z podobnej półki cenowej wymusiła na producentach lepszą, że tak powiem, lepsze sprawdzanie jakości, o tak, swoich towarów w fabrykach, w których produkują swoje instrumenty. Moi drodzy, w tym wypadku gryf jest satynowy z tyłu. Tutaj mamy gryf lakierowany i w gitarze, w dżemie również był lakierowany. Czasami był wpadający w satynę. Był lekko lakierowany. Takie rzeczy się zdarzały. A teraz tak, jeżeli chodzi o samo drzewko życia, czyli tą inkrustację na podstrunnicy, tu mamy wykonaną z plastiku. W tym wypadku jest to inkrustacja z masy perłowej, tak jak w oryginalnym Ibanezie dżemie. Różnica jest w radiusie. Tutaj mamy radius 400 mm, a w dżemie 430, czyli tutaj jest jakieś 15,65 około, a tam jest już 16 cali pełne, ale czy to odczujemy? Nie wydaje mi się wcale. Moi drodzy, klucze w tej gitarze to oryginalne klucze marki Gotoh, tak samo jak w drogim instrumencie, czyli 7V, a w tym instrumencie mamy po prostu klucze olejowe, które i tak sprawdzają się, dlatego że tak naprawdę mamy tutaj blokadę przy główce, więc te klucze są tak naprawdę do tego, żeby podstroić, nawinąć, resztę robimy na mikrostroikach. Gitary skręcone są na 4 śruby, wszystkie bez względu jaki to jest model. Moi drodzy, bardzo, bardzo skuteczne narzędzia do grania nie tylko wajowskich wyczynów. Dodam tylko, że gniazda w obu gitarach, a właściwie w większości gitar waja są pod kątem na bocznej krawędzi, również w tym tanim instrumencie jest tak samo. Co ciekawe, idealnie jest to wyważone. Zobaczcie, wkładam w ten pierwszy otworek tutaj palec i gitarka jest wyważona. To samo jest z gitarką tańszą, budżetową, która również jest świetnie wyważona. Więc jak widzicie, instrumenty są bardzo zbliżone, nie odstają od siebie. Dodam tylko, że tu w tym juniorze jest nieco grubszy gryf. On ma nieco inny profil. Tu jest też takie między C a D, ale jednak gryf jest nieco grubszy. Wiąże się to z tym, że tutaj mam wykorzystany zwykły pręt, a tutaj są wkładki z grafitu i tytanowy pręt, więc można zejść z grubości tego gryfu bez stresu, że coś się z tym gryfem zacznie dziać. Z tym Was zostawiam. Posłuchajmy, jak brzmią te gitarki na czystym crunchu, jakimś przesterze na każdej z pozycji przetworników, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!
We'll be right back.